Jeszcze w tym roku zakończy się budowa chodnika w Grabinach i Głowaczowej. Przetarg rozstrzygnięty, teraz pora na rozpoczęcie prac. Inwestycja wyniesie ponad 993 tysiące złotych. Projekt wpisuje się w zadanie pod nazwą Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drogach powiatowych powiatu dębickiego. Teraz mamy taki etap 1870 metrów z miejscowości, można powiedzieć, Grabiny do Głowaczowej, do skrzyżowania z Chotową, ale tak na dobrą sprawę chcemy tą inwestycję wydłużyć i razem przy tej samej, jakby w tym trakcie tej budowy, spróbować ją jeszcze do tych 2360 metrów zrealizować, czyli do skrętu do oczyszczalni, która znajduje się w Głowaczowej. To byłoby wtedy faktycznie już takie kompleksowe, myślę, rozwiązanie dla mieszkańców. No, droga jest ruchliwa, domów coraz więcej, nie tylko te domy, które widzimy przy drodze, ale mnóstwo jest dróg bocznych, przy których jest 10 domów, więc no naprawdę liczba tych osób, które tutaj będą z tej drogi korzystały, jest duża. Inwestycja za 1 000 000 zł, 993 tysiące, firma Centrobud z Dębicy będzie ją wykonywać, w tym roku będzie zakończona. Jak wspominałem, to wszystko dzięki Rządowemu Funduszowi Inwestycji Lokalnych, ponieważ otrzymaliśmy 4 miliony na budowę właśnie 4 chodników. Czy ta droga, przy której się znajdujemy, gdzie kiedyś ten chodnik będzie, to jest gmina Czarna, do tego oczywiście gmina Żyraków, gmina Dębica, gmina Jodłowa. I jeszcze był plan, żeby budować chodnik w gminie Brzostek, ale złożyliśmy wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych, ale on jest na razie na liście rezerwowej. No i będziemy czekać, dopóki się ostatecznie nie wyjaśni kwestia, czy uda nam się pozyskać środki, to nie będziemy żadnych działań podejmować, ale jeśli by się okazało, że no, lista rezerwowa niestety będzie po prostu dla nas no, niemożliwa do pozyskania środków z funduszu, to wtedy będziemy się zastanawiać, żeby za swoje pieniądze też zrobić kawałek tego chodnika, ponieważ taki program poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu dębickiego poprzez budowę chodników no, jest niezwykle ważny. Drogi są ważne, bo wiadomo, dla kierowców i dla nas wszystkich w zasadzie, którzy jeździmy, no ale też nie są mniej ważne chodniki dla mieszkańców, dla osób starszych, dzieci, młodzieży. W gminie Żyraków również trwa inwestycja, przepraszam, w gminie Czarna, częściowo, bo również i w gminie Żyraków trwa inwestycja dotycząca budowy drogi Róża-Dąbie. Już pierwsza warstwa jest położona, jeździ się zupełnie inaczej. Tam też jest chodnik, też ponad kilometr chodnika, więc myślę, że w obu tych gminach, no plus jeszcze projektuje się w Żyrakowie chodnik Zasów Mokre. No więc myślę, że dużo się dzieje we wszystkich gminach. Teraz jeszcze Polski Ład, będziemy składać wnioski też na budowę dróg. Do tego Fundusz Dróg Samorządowych, który już do końca sierpnia będzie nabór się zamykał. Kolejne wnioski, budowa drugich chodników w gminie, mogę powiedzieć, Dębica, w gminie Żyraków znowu i prawdopodobnie chcielibyśmy, żeby jeszcze w gminie Pilzno. Pierwszy etap inwestycji zakłada wykonanie 1870 metrów ciągu pieszego przy drodze powiatowej Dębica-Straszęcin-Grabiny. W ramach zadania powstanie prawie 2 km 400 metrów chodnika w Grabinach i Kłowaczowej.